Kochani, ja chciałem dzisiaj parę słów powiedzieć do Was o takich moich ostatnich przemyśleniach, które sobie robiłem. Roboczo nazwał o związku prawdy i miłości. Studiowałem sobie historię Szczepana, dosyć dokładnie. Nie chcę jej teraz tutaj całej czytać. Zakładam, że historię Szczepana znacie bardzo dobrze. Szczepan pełen łaski, mocy, czynił cuda i znaki. Aż w pewnym momencie Szczepan został uprowadzony, tak, został pojmany i został oskarżony. Co robi dalej? Co robi dalej Szczepan? Szczepan zaczyna głosić Ewangelię po żydowsku. Wychodzi od Abrahama. Mówi krok po kroku, co było. Możecie poczytać Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 8 wersetu. Ale przejdę do tego fragmentu, który chciałbym przeczytać. Głosi im Ewangelię, mówi im całą historię i w pewnym momencie kieruje do nich takie słowo. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, bo zabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Szczepan w tym momencie mówi im prawdę, nazywa rzeczy po imieniu, uwalnia prawdę. Zobaczcie, jak dzisiaj, jaka jest wielość teorii, teologii, w jaki sposób prawda powinna być podana, w jaki sposób prawda powinna być opakowana. Może powinien z nimi usiąść, nie wiem, pójść na lody, podyskutować, tak, żeby nikogo nie urazić, tak? Ja myślę, że większość współczesnych chrześcijan dzisiaj w ogóle zgaliłaby Szczepana za sposób, z jakim on rozmawiał z Żydami. Gdyby to słyszeli, mówiliby, nie chodzisz w miłości. Nie chodzisz w miłości. Źle mówisz. Źle mówisz. I co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? Żydzi wpadają we wściekłość. Szczepan jest kamienowany. I kawałek dalej czytamy. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 60 werset. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz ich grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Wiecie, rozwala mi za każdym razem ten fragment, którego kiedy go czytam. Kiedy on powiedział te słowa? Kiedy prawdopodobnie miał połamane większość kości kamieniami, prawdopodobnie czaszkę. Było to chwilę po tym, jak powiedział, Panie Jezu, przyjm ducha mego. Nie policz tego. Wcześniej zrobił tak tylko jeden. Zobaczcie, intencją Szczepana od początku była miłość. On zaprawdę oddał swoje życie, nie tylko je położył, ale oddał. Jak często dzisiaj uwalnianie prawdy oceniane jest po tym zewnętrznym, po tej formie odbioru. On stał, głosił Ewangelię, powiedział do nich prawdę. Pamiętacie słowa Jezusa? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I uwolnił ich jeszcze. Uwolnił ich od skutków tego grzechu. W miłości, świadome tego, że nie wiedzą co czynią. Jest to bardzo mocny fragment, który zawsze dotyka mnie. Zobaczcie też, jakie w ogóle jest połączenie prawdy i miłości. Tak? Ono zawsze wywiera ogromny wpływ na rzeczywistość. Zobaczmy w 8 rozdziale, w 1 wersecie.
Drugie zdanie. A w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zborów w Jerozolimie i wszyscy związki apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Połączenie prawdy i miłości, tak? I rozpoczyna się wielkie prześladowanie zborów w Jerozolimie. Jeszcze kawałek dalej w Dziejach Apostolskich, też w 11 rozdziale, w 19 wersecie. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, jak mocna jest reakcja, tak? Kiedy uwalniamy prawdę, generalnie robimy to w miłości. Powstają prześladowania, one są jakby wpisane w cenę tego. Okej, tyle o Szczepanie, teraz o mnie. Ja uwielbiam się przeglądać w takich historiach i w takich tematach. 2,5 tygodnia temu, mniej więcej, w ostatnim czasie pracuję w Gdyni, po pracy wieczorem. Szliśmy z Julką na spacer, byliśmy tylko we dwójkę. Tak sobie szliśmy, było romantycznie, sympatycznie. A zaczęliśmy dochodzić do głównego deptaku w Gdyni i plaży miejskiej, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Tak sobie idę i w pewnym momencie słyszę pytanie do Ducha Świętego. Co myślisz o nich? Bardzo dużo ludzi. Wiecie, we mnie powstaje. Powstaje we mnie jakby obraz. W 80% ci ludzie mi tam przeszkadzają. W 10% chcę im głosić Ewangelię. W 10% w ogóle mam jakieś takie dziwne odczucia, nie wiadomo jakie. To mnie tak dotknęło zresztą, że na się śmieję, bo też ją zapytałem w ogóle, jaki masz stosunek do tych ludzi. Co o nich myślisz? Wiecie, jestem człowiekiem prawdy. Postanowiłem, że nigdy w życiu nie pójdę na żaden kompromis. Prawda jest dla mnie bardzo ważna. Kiedy uświadomiłem sobie te myśli, te odczucia, które do mnie powstały, natychmiast je poniżyłem. Powiedziałem, że ja nie mam zgody na jakikolwiek komfort, mój osobisty komfort, który wynosi się ponad Chrystusowość. Ja poniżam te myśli. Poniżam to poczucie komfortu. Poniżam to w sobie. Kiedy ja się nawróciłem, ja podjąłem decyzję, to była moja decyzja, i mnie do tego nie zmuszał. Moja decyzja, że ja chcę ewangelizować. Że ja chcę docierać do ludzi. Chcę ich ewangelizować, że to jest moje pragnienie, że chcę między innymi w ten sposób służyć. W ostatnim czasie otworzyło się przede mną sporo drzwi zawodowych. I one zaczęły absorbować coraz więcej mojego czasu. Coraz więcej zadań i czasu musiałem poświęcać na te sprawy. Wiecie, uświadomiłem sobie na tym spacerze jedną prostą rzecz. Oczywistą rzecz, że kiedy mocno angażujesz się w jedne tematy, inne zaczynają w tobie przygasać. Zaczynają w tobie przygasać. I to nie jest kwestia, co jest dobre, a co złe. Powtarzam, bo tu nie o to chodzi. Można służyć poprzez swoje życie zawodowe. Można służyć poprzez głoszenie Ewangelii. I to jest służba, i to jest służba. Tu nie chodzi o kwestię potępienia. Tu nie chodzi o potępienie. Chodzi o to proste pytanie, czego chcesz? Ja postanowiłem, ja zdecydowałem, że chcę głosić. Ale w ostatnim czasie w większym stopniu zaangażowałem się w inne tematy, tak? Wiecie, i chcę wam na koniec powiedzieć, że ja w tamtym czasie spokutowałem, bo uświadomiłem sobie to, że rozmijam się z moim podstawowym pragnieniem, jeżeli dopuszczę do tego, żeby w jakikolwiek sposób, nawet nie wygasło, ale przygasło we mnie poczucie, pragnienie ewangelizacji, pragnienie docierania do ludzi.
pokuta jest bardzo praktyczna. To było 2,5 tygodnia temu, do tej pory byłem 4 razy na misji. Wiecie, i to jest... Kiedy wiesz, to ty wiesz, że wiesz. Wiesz, że zakładasz swoje buty i wiesz, którą drogą masz zmierzać. W zasadzie tym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Amen. Chodzi o to, że to jest... To nie jest to, tak jak Michał powiedział, to nie jest, że źle, tylko to jest kwestia później w tym, co się robi, przychodzenia do Boga i powiedzenia o właśnie w prosty sposób. Ja chcę ewangelizować, podjąłem taką decyzję, ja teraz idę krok w tą stronę i wiecie, to wszystko idzie ze sobą pogodzić. To wszystko można ze sobą pogodzić. Naprawdę. Każdą formę Bożą można pogodzić. To jest przeciwne, że można, ale można. Wiecie, tak jak jest, są takie fałszywe nauczania, że takie priorytety są, że wiesz, Bóg, rodzina, Kościół, tak uczą takich pierdół. Już sam fakt uczenia o takich rzeczach świadczy o tym, że nauczyciele mówią rzeczy nie mają bladego pojęcia o tym, czym jest zjednoczenie człowieka z Bogiem. Nie ma Artur Ceroński pastor, Artur Ceroński mąż, Artur Ceroński ojciec, takiego czegoś nie ma. Artur Ceroński osobista modlitwa, Artur Ceroński ewangelizacja, to są bzdury. Rozumiecie? Bóg jest Bogiem zjednoczenia. Wszystko w tym Bogu można ze sobą połączyć. Tylko trzeba mówić o tym Bogu.